Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online. Dzisiaj chciałabym omówić taki temat, który wydaje mi się będzie dosyć interesujący dla tych z Was, którzy są początkujący w biznesie online oczywiście, a zatem temat newslettera. To, co wydaje mi się często się dzieje na początku naszej drogi, to zakładamy sobie newsletter, jak założyć newsletter, gdzie założyć newsletter, mówiłam o tym już kilka razy na tym kanale, ale zakładamy ten newsletter na samym początku, mamy świeżutką stronę, mamy świeże, zupełnie świeży newsletter i mamy tam powiedzmy, no ktoś się zapisał, mamy tam, dajmy na to 5 osób. I teraz to, jak co często się dzieje, to jest kompletny brak odzewu do tych osób. Te osoby się zapisują do nas na newsletter i kompletnie nic się tam nie pojawia. Nic do nich nie wysyłamy. I oczywiście te osoby jakby nie zdają sobie z tego sprawy raczej, no bo nie czekają na naszego maila z jakąś niesamowitą ekscytacją, co ta osoba do mnie napisze. Wydaje mi się, że nie ma nawet takiej możliwości. Ale na pewno jest tak, że jeżeli do niej nie napiszemy, do tych nawet 5 osób, to tak naprawdę te osoby o nas zapomną, skorzystają z tego, co im daliśmy, ale kompletnie o nas zapomną, nie zostaną z nami, a my nie zbudujemy z nimi relacji. Więc co powinno się dziać po tym, kiedy już założymy newsletter i ktoś się do niego zapisze, to, że powinniśmy wyznaczyć sobie daty, kiedy wysyłamy newsletter. Chodzi o to, żebyśmy ustalili już na początku, ile razy w miesiącu będziemy wysyłać newsletter. Czy to będzie raz w miesiącu, czy to będzie dwa razy w miesiącu, może raz w tygodniu. Wydaje mi się, że raz w tygodniu to jest tak optymalnie, więcej razy niż raz w tygodniu. Wydaje mi się, że to jest trochę przegięcie, bo to może już podchodzić pod spamowanie, ja tak czuję, ale oczywiście każdy z Was może czuć inaczej. Zalecałabym raz w tygodniu, chociaż wiadomo, że jeżeli mamy małą, bardzo małą widownię, no to my spędzimy na tym czas, a tam jest 5 osób. Chociaż wiadomo, że każda osoba na samym początku jest na wagę złota i każda osoba zasługuje na szacunek i jest naszym odbiorcą. Może na początku dwa razy na miesiąc, czyli co dwa tygodnie wysyłać takiego maila, tylko po to, żeby dać znać, co się u nas dzieje, nad czym pracujemy, żeby może zainspirować. I to jest kolejna sprawa, czyli co pisać w tym newsletterze. Wiadomo, że newsletter najbardziej przydatny jest w momencie, kiedy chcemy coś sprzedać. I wtedy potrafimy pisać niesamowicie dużo maili i nagle jakby się budzimy. A ta osoba, która zapisała się do naszego newslettera, może się w tym momencie poczuć po prostu oszukana. Bo przecież nie po to się zapisywała do Twojego newslettera, żebyś Ty wysyłała do niej tylko i wyłącznie cześć, hej, kup to, masz tutaj zniżkę, albo nie masz zniżki, albo kup to, bo po prostu to jest fajne. Wydaje mi się, że osoby te chciały się zapisać do Twojego newslettera, ponieważ po pierwsze dostały jakiś gratis za to, oczywiście, ale po drugie to, co chciałyby dostać, to jakąś wartość, czyli coś, co będzie dla nich przydatne. I na przykład, jeżeli w ciągu tych 2 tygodni, od kiedy napisałaś ostatniego newslettera albo od kiedy w ogóle stworzyłaś swój biznes, stworzyłaś jakiś materiał, coś, gdzie dzielisz się wiedzą, na przykład film na YouTubie, podcast, blog, to zachęć swoich subskrybentów na newsletterze do tego, żeby tam poszli i zobaczyli, co tam jest. Oczywiście nie chodzi o to, żeby napisać cześć, napisałem blog, wejdź. Chodzi o to, żeby na przykład zbudować jakąś historię wokół tego, żeby zachęcić do tego, żeby te osoby chętnie chciały po prostu otworzyć tego maila i potem, a potem otworzyć ten link. Tutaj sam newsletter też może być jakby wartością, tak? Czyli my możemy przez ten newsletter też uczyć. I to też może być bardzo, bardzo, bardzo fajne. Po prostu czasami wydaje mi się, że warto sobie zdać sprawę, że jeżeli nawet na naszym newsletterze jest 5 osób, 10 osób, 20 osób, to wyobraź sobie, że to 5 osób przychodzi do Ciebie do domu, siada przy stole i tak nic do nich nie mówisz, przecież musisz coś do nich powiedzieć, tak? Chcesz z nimi zbudować jakąś relację. I uwierzcie mi, im szybciej zaczniecie pisać te newslettery, im szybciej zaczniecie wymyślać, co tam może być, co jakby kreatywnie wpadać na te pomysły, co może być w tym newsletterze, tym lepiej dla Was, dlatego że w tym momencie może być tam 5, 10, 20 osób, ale w którymś momencie, jeżeli będziecie działać, jeżeli będziecie dalej tworzyć darmowe materiały, jeżeli dalej będziecie prowadzić swój biznes i dzielić się wiedzą,
jakby robić wszystko to, co trzeba, to w którymś momencie na tym newsletterze pojawi się dużo więcej osób i szkoda by było, żebyście dopiero wtedy zaczęły pisać ten newsletter, dlatego że jeżeli zaczniecie dopiero wtedy, to nie macie żadnej praktyki i nie nabieracie takiego stylu. Nie wiecie, co działa, co nie działa, nie mogłyście tego przetestować na małej grupie, a rzucacie się jakby na głęboką wodę. A nikt nie lubi być rzucony na głęboką wodę, powiedzmy sobie to wprost. Lepiej to przetestować po prostu wcześniej. Dlatego też moim zdaniem w każdej dziedzinie, jeżeli chodzi o YouTube, jeżeli chodzi o podcast, jeżeli chodzi o newsletter, czy o, nie wiem, media społecznościowe, na przykład robienie live'ów, to w każdym momencie trzeba się jak najlepiej jakby prezentować, nie robić nic na odwal się, i myśleć tak, jakbyście mówiły do bardzo dużej widowni już teraz. Dlatego, że ta osoba, która Cię ogląda, musi poczuć się wyjątkowo, musi wiedzieć, że Ty mówisz właśnie do niej, że się bardzo starasz, że jesteś pewna siebie, że chcesz, i w którymś momencie ktoś zacznie to oglądać i w którymś momencie Ty musisz być na to po prostu gotowa. Także ja na przykład, kiedy robię live'y na moim Instagramie czy na Facebooku, na YouTubie, to jakby nie przejmuję się tym, że nikt tego nie ogląda. Ja dalej to mówię, bo wiem, że ktoś może na to trafić i może poczuć tą energię, że ja ją mam, że nie ucieka mi to, że przecież ja teraz w tym momencie do nikogo nie mówię, tak? Mi to w ogóle nie przeszkadza. Teraz w tym momencie, kiedy to nagrywam, mówię do telefonu, który to nagrywa i też raczej tego nikt nie słucha. I czy będzie słuchał, czy nie będzie słuchał, mogę zrobić wszystko, co w mojej mocy, ale jakby, no wiecie, nie zależy to ode mnie, tak? Ale trzeba być moim zdaniem najlepszą wersją siebie i codziennie starać się coraz lepiej to robić. Dlatego trzeba zacząć od tego, że od początku uczyć się tych wszystkich rzeczy z myślą o tym, że to jest praktyka i z myślą o tym, że im szybciej się tego nauczymy, tym potem będzie nam po prostu lżej. I tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Myśląc w ten sposób, my już sobie programujemy to, że w głowie, że odniesiemy ten sukces, czyli że my będziemy mieli tą widownię, do której będziemy mogli mówić, tych odbiorców, których będziemy mogli czegoś uczyć, a właśnie o to nam chodzi, tak? Żeby uczyć inne osoby, żeby zmieniać świat, żeby podążać za naszą misją, taką jaką sobie obrałyśmy. Okej, mam nadzieję, że zmotywowałam Cię do tego, żeby pisać newsletter, bo jest to bardzo ważne i jest to bardzo ważne właśnie ta praktyka. Jeżeli ten film okazał się dla Ciebie przydatny, jeżeli Ci trochę, chociaż trochę zmotywowałam, proszę zostaw mi jakiś znak, subskrypcję, łapkę w górę bądź komentarz i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Dziękuję Ci bardzo, cześć, pa!